Nauczanie domowe, poniedziałek 27. Tydzień Zwykły, Psalm 111, wersety od pierwszego do drugiego oraz od siódmego do dziesiątego. Tytuł: Zgłębianie dzieł Boga. Dzieła Rągiego są sprawiedliwe i pełne prawdy. Wszystkie jego przykazania są trwałe ustalone na wieki wieku nadane ze słusznością i mocą zesłał odkupienie swojemu ludowi na wieki ustanowił swoje przymierze imię jego jest święte i wzbudza trwogę a jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki w wersecie drugim psalmista stwierdza że wielkie są dzieła pana i, że zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Najpierw dostrzeżenie dzieł Bożych to pierwszy element, a drugie to zalecenie: należy te dzieła badać, należy się im przyglądać, należy je głębiej przeanalizować, by lepiej zrozumieć. I zwróćmy uwagę, że chodzi o to, iż widząc je, kochamy to, co robi Bóg. To jest niesamowite. Że to nasze badanie wynika z tego, że to jest dla mnie cenne, to jest dla mnie piękne. Ja kocham to, co robi Bóg. To, co Bóg tworzy. To, co jest efektem Bożego działania. Ja to kocham. To mi się podoba. Ja chcę to poznawać. I dlatego psalmista od razu bierze się do pracy i mówi, że te dzieła są sprawiedliwe, że są pełne prawdy. Zatem, kiedy pojawia się coś takiego jak ludzka obserwacja i wyciąganie wniosków, to jest konsekwencja, tego wezwania. Kiedy coś badamy i potem porządkujemy, prowadzamy systematykę, choćby w sprawę biologii, kiedy odkrywamy zasady i formułujemy prawa fizyczne, chemiczne, kiedy posługujemy się matematyką, wtedy spełniamy ten postulat. Postulat tego, aby dzieła były. Rozpatrywane przez ludzki umysł, by były zgłębiane i badane. Zatem cała nauka jest zgłębianiem dzieła Bożego. Wiadomo, że czasami niektórzy, nazwijmy to naukowcy, tak się rozpędzą, że zapominają o początku, o fundamencie, o stwórcy, o tym, co jest istotą, że to wszystko wyszło z ręki Boga. I tak się wgłębiają. I tak się zapatrzą w jakiś mały wyrywek rzeczywistości, że wydaje się, że to już jest wszystko, że nic innego nie ma. Tylko ta roślina, albo ten atom, albo tylko ta jedna przestrzeń, którą badają. A przecież świat jest dużo szerszy. I żadna nauka szczegółowa nie jest w stanie wszystkiego zbadać. Wszystkiego dociec pokazując prosto, gdy badamy człowieka posługujemy się historią. Kiedy badamy naszą planetę, jej skład mówimy o geologii, a kiedy mówimy o wielu planetach mówimy o kosmologii, każda z tych nauk ma swój. Ograniczony zakres badań. Co wykracza poza tą naukę, to ta nauka powie: Ja nie wiem. Mnie to nie interesuje. Ja się skupiam tylko na tym jednym, na przykład na ludzkiej historii. Od kiedy jest człowiek, od wtedy jest historia. Co było przed? Nie wiem. Zapytajcie biologii, bo biologia Wam to powie. A gdy biologa zapytamy, co było przed pierwszym żywym organizmem, Biolog powie, nie wiem, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje tylko pierwsza komórka, która powstała żywa i chce badać od tego momentu do dzisiaj. Więc zapytajcie geologi. A geolog też dojdzie do momentu, kiedy powie, no powstała Ziemia. A co było przed powstaniem Ziemi? Zapytajcie kosmologa. A kosmologa zapytamy, a co było przed powstaniem kosmosu? Nie wiem. Zapytajcie filozofii, zapytajcie religii. Każda dziedzina jest ograniczona i trzeba to wiedzieć. Każda nauka szczegółowa jest cenna, wartościowa, ona wynika z tego nakazu padajcie. Ale nie może się zamknąć. Nie może uważać się za wszechwiedzącą albo roszczącą sobie prawa do stwierdzenia na przykład nie ma Boga. No ale Ty nie jesteś kompetentny co do tego. Jako historyk. Czy jako biolog, czy jako geolog? Jako kto się wtedy wypowiadasz? Wypowiadasz się wtedy jako filozof. Więc ty nie mówisz tego jako biolog. Jako biolog możesz pokazywać piękno, strukturę, możesz pokazywać harmonię, możesz pokazywać zasady, ale nie masz prawa jako biolog wypowiadać się, co było przed pierwszym żywym organizmem. Wtedy już wykraczasz poza swoją dziedzinę i mówisz już jako inny naukowiec, inny badacz. I trzeba to wiedzieć, trzeba to rozumieć. Każdy ma być kompetentny w swojej wypowiedzi. I jeśli mamy być kompetentni, to trzeba powiedzieć: wiele nauk szczegółowych jest jak szufladka w wielkiej szafie. Ale całą tę szafę ogarnia filozofia, ogarnia religia. I wtedy ten badający może powiedzieć, Wszystkie dzieła są sprawiedliwe, wszystkie są pełne prawdy, pełne zasad, pełne mądrości, pełne matematyki. Takiego stwierdzenia no, nie może powiedzieć ktoś, kto się zajmuje tylko wąską dziedziną, jedną. Może, jeśli wyjdzie ze swojej szuflady, jeśli opuści tę szufladę i powie: Ta szuflada pasuje do innych szuflad. Tak. Ta szuflada jest częścią wielkiej szafy. A ta wielka szafa ma też swojego stolarza, ma też swojego architekta, kogoś, kto to zaprojektował i genialnie wykonał. Także wszystko do siebie pasuje. I w tym momencie możemy powiedzieć: tak, ja badam. Ja badam, zgłębiam dzieła Boże. Czy to jest dzieło Boże? Oczywiście, odpowiada ktoś, kto. Staje z pewnej perspektywy, troszkę oddala się od tych szuflad, staje nieco z boku. Staje w ten sposób, jako ktoś, kto ogarnia całość, wszystkie nauki razem wzięte. Prośmy o taką mądrość, żebyśmy rozumieli, że nie ma skłótni, nie ma, przynajmniej nie powinno być, jakiejś sprzeczności. W tym, co mówi nauka, w tym, co mówi religia, w tym, co mówi biologia, w tym, co mówi Biblia, to jest inna dziedzina, to jest inna kompetencja. Dopiero poskładane wszystkie razem te stwierdzenia, badania dają ogląd całości. Dlatego mówimy o pewnego rodzaju światopoglądzie. Dlatego mówimy o pewnym przekonaniu, w skład którego wchodzą poszczególne twierdzenia. Dla jednych bardziej wskazują na istnienie Boga, dla innych, chciałoby się powiedzieć, mniej wskazują na to istnienie. Ale to, że ktoś się wypowiada na ten temat, wypowiada się jako mający swój światopogląd swoje spojrzenie na całą szafę nie tylko na biologię. Dlatego nie możemy mówić o czymś takim jak Naukowy i nienaukowy światopogląd. Każdy jest naukowy, tylko różne te nauki wchodzą w skład tego światopoglądu. Dzięki temu my też rośniemy w mądrości. My też rośniemy w takiej mądrości rozumienia celu nauk szczegółowych, rozumienia rozwoju ludzkiego ducha, ludzkiego intelektu, nawet techniki, bo z tej perspektywy oceny, czy to jest w kierunku dobrym, czy złym, możemy również mieć wpływ na to, co i jak jako ludzie tutaj na świecie robimy, wykonujemy i jak działamy. Niech w tym zgłębianiu dzieł Bożych błogosławi Ci wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.